Dobry wieczór, Państwu. Wita Kapitan Lisowski, dziś 27 października po 18.00. Materiał na temat bieżącej sytuacji na froncie, jeśli będzie, powstanie nieco później dzisiaj. Więc zobaczymy jeszcze, czy poleci dziś, czy dopiero jutro. Natomiast te, tu i teraz zajmę się czymś innym. To coś innego dotyczy spraw stricte wojskowych, ale dotyczy naszego własnego polskiego podwórka. O co chodzi? Coraz głośniej w ostatnim czasie na temat tego, że wielkie plany rozbudowy naszych sił zbrojnych, no niekoniecznie się spełnią, bo ilość tych, którzy wolą porzucić mundur i odejść ze służby, zdecydowanie wymyka się wszelkim prognozom, jakie były. I pojawia się pytanie, why? A jak why, to trzeba szukać odpowiedzi dlaczego. Popełniłem kilka. Kontaktów do moich znajomych z czasów, kiedy też byłem mężem zaufania. Oni jeszcze, co niektórzy, kończą właśnie służbę, lub właśnie skończyli i powiedzieli mi o co chodzi i co tak naprawdę zaczęło ich napędzać ku temu, aby pożegnać się z mundurem właśnie tu, właśnie teraz. Szanowni Państwo, muszę to przeczytać, bo to jest taki akt, akt żalu. Jaki skom skompilowałem z wypowiedzi ich. To są tylko trzy strony, ale dosyć trudne strony, ale trzeba o tym mówić i spróbować podać kilka rozwiązań, jeżeli to jest możliwe, albo przynajmniej sugestii tego, co mogłoby zmienić sytuację. Otóż szkolenie jest ograniczone w dużej mierze, zdaniem tych praktykujących na serio żołnierzy zawodowych, do eventów, by wrzucać coś na Facebooka. To jest bardzo bolesna rzecz. Od dekad podstawowym powodem niezbyt planowych odejść jest obawa przed likwidacją lub ograniczeniem zmianą zasad naliczania świadczenia mieszkaniowego przysługującego żołnierzowi po zwolnieniu. I jak się nałoży na to to, że coś na co zawsze liczyłeś może ci zniknąć versus zasuwasz pokazówki, e, pikniki, węciki i robisz to e, w weekendy, kosztem życia rodzinnego, kosztem, nie wiem, swoich planów edukacyjnych, bo na przykład studiujesz albo po prostu podnosisz swoje kwalifikacje, kosztem tego, że zaczyna ci się coś w rodzinie psuć, bo ledwie spędziłeś ileś tam miesięcy na przykład pilnując granicy, a teraz i tak nie masz żadnego wolnego weekendu, a kokosów do domu nie przynosisz, no to jest, jest dziwnie, tak? I przez lata ta sprawa była przedmiotem dyskusji, propozycji, czy licznych konwentów z jednej strony, a polityków i wojskowych z drugiej. Przeważnie po, kolei, po kolejnej fali paniki, spowodowanej kolejną plotką od kogoś, kto wie, że prace trwają albo mają się rozpocząć, wojsko niestety jest dosyć plotkarskim środowiskiem. I sam wiem o tym, jak to było z pewnym konwentem, pewne, no, przepraszam, z dziekanem konwentu. Wysokiego stopnia oficerem, który jednego dnia mówił o tym i pisał: Absolutnie nie będzie żadnych zmian, i tak dalej. A okazało się, że tak naprawdę w tych samych dniach złożył stosowny raport do cywila, gdzie wszystkim wyszło z rachunków, że chodzi właśnie o te rzeczy, które się mają zmienić, a o których powiedział, że do, tego, do tej zmiany nie dojdzie. Dziwne, prawda? Więc wielokrotnie środowisko wojskowe, konwenty, organy przedstawicielskie proponowały rozwiązanie problemu, czyli przyjęcie zasad, że żołnierz po uzyskaniu prawa doświadczenia może wnioskować o jego wypłatę podczas służby. Byłoby to z korzyścią dla każdej ze stron, bo coroczne paniki straciłyby rację bytu, a i budżet by zaoszczędził, bo wcześniejsza wypłata ograniczyłaby ilość środków zwiększających się wraz z liczbą przepracowanych lat danego żołnierza i liczbą potomstwa. Takie są mnożniki, wskaźniki, algorytmy w tym zakresie. Niestety od lat po burzliwych zapowiedziach ten postulat spada z projektów jako pierwszy. Dziś dodatkowo doszła kwestia wzrostu rat kredytów hipotecznych. Pamiętajmy, że żołnierze jako grupa zawodowa o stabilnej pozycji w bankach nie mają problemów z otrzymaniem kredytu, a głównie biorą te kredyty podoficerowie z kilkuletnią wysługą lat. Którzy nie są tak jak oficerowie narażeni na tułaczkę po garnizonach. No, kwestią kariery jest to, że możesz trafić raz, tu, raz, tam. A podoficerowie raczej większość służby spędzają w nielicznych co do zasady jednostkach. Może być, że cała służba nawet w jednej jednostce. I w wielu przypadkach kredyty, kredyty te były brane z górką, bo istniało zabezpieczenie w postaci wspomnianego świadczenia. Które po rozwiązaniu stosunku służbowego miało służyć nadpłaceniu kredytu i zmniejszeniu raty, jak i okresu kredytowania. Do tego dochodziły jeszcze zasady odejścia, czyli 6-miesięczny okres wypowiedzenia. Można było tak naprawdę dostać 6 pensji z góry. Teraz się to zmieniło i jest tylko 3-miesięczny okres, to też zmienia optykę wielu ludzi. Niestety pan Glapiński, no tutaj widzę szef NBP, jest nieubłagany i raty skoczyły średnio o 100%, co uzależniło duże grono żołnierzy od zarobków żon, bo przy średniej początkowej racie kredytu 2 do 3 tysięcy złotych zrobiło się 4 do 6, czyli całość wypłaty. Przykład starszy chorąży sztabowy z dużą wysługą lat zarabia 6700 na rękę. No przy 6 tysiącach raty kredyty to tylko pensja żony daje szansę na to, żeby opłacić bieżące opłaty i mieć co do garnka wrzucić. Do tego dochodzi wspomniana panika przed zmianami zasad naliczania świadczenia, co spowodowałoby, że kredyty wzięte niejako w zastaw spowodowałyby niewypłacalność rodzin. Dodatkowo większość żołnierzy obserwuje sytuację w kraju i zdaje sobie sprawę, że po Gierkowskim Karnawale Dobrobytu każdy odpowiedzialny rząd będzie musiał ciąć wydatki, a wojsko zawsze jest pierwsze do cięć. No to jest taka życiowa prawda i świadomość tego, co może się zdarzyć w najbliższym czasie po najbliższych wyborach, czyli nie tak w odległym czasie. I teraz tak. Wiele rodzin rozpadło się lub zaliczyło problemy spowodowane sytuacją na granicy i ewidentnym bajzlem, jaki urządził tam nasz MON. Brak pewności jutra, zasad wyjazdów, ich trwania, czas powrotu może jest bez znaczenia dla kawalerów, ale dla starszych żołnierzy posiadających rodziny, i to wracamy do początku, czyli żony i ich prace pozwalające im przy obecnym poziomie rad utrzymać rodzinę, kwestia ta była kluczowa. Dodatkowo część już ma dosyć tego, co zaplanowało, co zapanowało od kilku lat w armii, czyli atmosfery piknikowo, imprezowo-grochówkowej z akcentem promocyjnym, czyli stracone weekendy nie dla rodziny, nie dla żon, dziewczyn i dzieci. Żeby było mało, doszły nowe zadania, takie jak szkolenie klas mundurowych, legii akademickiej, a ostatnio również tych dobrowolsów, czyli dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Gdzie cały czas przeplatane jest to w weekendy piknikami, imprezami promocyjnymi. Dotyczy to wszystkich, łącznie nawet z jednostkami specjalnymi. Można do tego dołożyć jeszcze to, że wykonywanie codziennych obowiązków, które jest obłożone wieloma restrykcjami często powiązane z odpowiedzialnością materialną w przypadku dowódców np. kompanii, a musi być oddelegowany, i zajmować się szkoleniem poza swoim pododdziałem własnym, gdzie nikt go bynajmniej nie zwalnia z odpowiedzialności za szkolenie i realizację zadań jego macierzystego pododdziału, to on jeszcze ma zdublowaną odpowiedzialność w drugim miejscu, gdzie nie dostaje za to złamanego szelonga, ale może oczywiście oberwać działę za nierealizowanie tego, co mu nakazują z tej lub z tamtej strony, naprawdę nie buduje morale tej niższej kadry dowódczej. Ministerstwo Obrony poszło po najmniejszej linii oporu i zamiast stworzyć wyspecjalizowane ośrodki szkolenia z własną kadrą, na przykład stworzoną z emerytów wojskowych, którzy odeszli przedwcześnie, zrzucił to na jednostki, to nawet te kluczowe, jednocześnie nie przejmując się kompletnie bazą socjalną, kwaterunkową, placami ćwiczeń czy strzelnicami, a strzelnice na przykład są dosyć hmm, wrażliwym tematem. Wyobraźcie sobie, że z powodu Bardziej papieskich niż papież przepisów w zakresie strzelnic wojskowych, gros dawnych strzelnic garnizonowych nie może być użytkowana na cele szkoleniowe związane z strzelaniem. Tak. I w związku z tym pakuje się albo na Stara, tudzież Jelcza, na pakę, ekipę, tudzież y, autobusy, czy to wojskowe, czy się też wynajmuje od firm zewnętrznych i wiezie się ileś godzin. Na jakąś strzelnicę lub pas taktyczny na, na poligonie, jeżeli chwilowo jest akurat dostępny, żeby wykonać strzelanie. I z czegoś, co kiedyś było rzeczą prostą. Wychodziłeś na zajęcia o godzinie 8.00, 8.30, byłeś gotów do strzelania. Najpóźniej 9.00 zaczynałeś strzelać. O 14.00 kończyłeś, schodziłeś prosto na obiad. To teraz się robi wyprawa z suchym prowiantem. No bo jedziesz, powiedzmy, nie wiem, 2-3 godziny, wchodzisz tam. O ile wszystko jest dobrze uzgodnione, jeszcze po drodze trzeba pobrać amunicję i zrobić konwój, który będzie ją eskortował. Kompletnie inna rzecz. Sanitarki, lekarze, to wszystko jeszcze do tego, tak? Zabezpieczenie medyczne dla prowadzonych zajęć. Przyjeżdżasz, jeżeli nie ma większych problemów, no to po czterech godzinach może zaczniesz strzelać. Strzelasz ile tylko możesz, jak możesz, ile ci się uda. Kończysz, zjeżdżasz i jesteś wieczorem, no bo jeszcze trzeba przyjechać, wyczyścić, obsłużyć broń. Zdać do magazynu, sprawdzić, zameldować o tym, a następnie się roztroczyć, rozkulbaczyć i udać się na z góry przewidziane pozycje w domu, tudzież ci, którzy są zakwaterowani na terenie jednostki, mają bliżej to do siebie. I dzień z bańki strzelił. Zamiast 8 godzin, które przewiduje w tym momencie, niestety to jest dziwne, ale się mówi o kodeksie pracy, robiło, zrobiło się z tego 12 16 jak nic i oczywiście nikt ci tych ani za to nie zapłaci za dodatkowej godziny, ani ci tego raczej nie pozwoli odzyskać w postaci dnia wolnego, bo przecież ktoś pracować musi. Zajebiście. Dalej. Wogi to jest jeszcze jedna rzecz, która w tym wszystkim absolutnie nie pomaga, ponieważ wog, czyli Wrogi oddział gospodarczy, nazywany tylko i wyłącznie kamuflażowo wojskowym oddziałem gospodarczym. Takowe wogi rozpoczęły krecią robotę w ich stylu, czyli nie mam, nie dam i co mi zrobicie? Na przykład a propos szkolenia tych wszystkich klas mundurowych, tudzież legi akademickiej, tudzież tych dobrowolców. A głowy lecą bardzo łatwo. Dowódca, pewien pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa za to właśnie stanowisko stracił, bo zakwaterował dobrowolców pod namiotami. No i się poskarżyli. Tak? To, że to było lato, nie miało znaczenia. To były namioty zamiast fajnych XXI wiecznych warunków. Ekstra. Ktoś kompletnie odklejony od rzeczywistości i możliwości nakazał realizację. No a ktoś realizował tak, jak wydawało mu się, że już będzie dobrze, no ale niestety nie docenił wymagań. Do tego nieustannie dochodzi rozczarowanie rozjazdem zapowiedzi i obrazów z Facebooka z rzeczywistością, czego kulminację przyniosła operacja Granica, bo obnażyła ona ewidentne problemy logistyczne naszej armii czyli niewydolność logistyki, brak sprzętu i wyposażenia oraz sprawnych pojazdów. Niestety. Maskowana przez dowódców na najniższych szczeblach ta degręgolada sprzętowa Maskowana jest przez samopomoc sąsiedzką, pomysłowość, kombinatorstwo. Masz głowę i hu, to kombinuj. Wśród kierowców powszechna jest opinia, że jeżdżącymi trumnami nie będą wozić kolegów i wolą zgłosić usterkę, niż wybrać się w 500-kilometrową trasę pojazdem, który został jedynie usprawniony, a nie naprawiony. Można to maskować przewozami autobusowymi z firm zewnętrznych, ale nie we wszystkich przypadkach i nie w trakcie wykonywania zadań. A pojazdy i ich sprawność to obecnie największa bolączka armii. Pojazdy 30-40-letnie po setnym kierowcy, naprawiane, a właściwie usprawniane przez warsztaty na częściach kupowanych z priorytetem cena czyni cuda i jakości niższej niż te, o które by chodziło. Do tego należy dodać kolejny genialny pomysł MONU, czyli zabetonowanie części stanowisk dodatkami po 20-25 latach służby w kwocie 2 do 2,5 tysiąca zł, co spowodowało, że ci najstarsi ani myślą ustąpić miejsca nowym, co blokuje rozwój tym z dołów, zwłaszcza w obszarze korpusu podoficerskiego. A żeby było śmieszniej, kończą się ci na starych warunkach emerytalnych i zaczynają dominować ci, którzy nie mogą liczyć na emeryturę po 15 latach, czyli tą wcześniejszą, niższą, 45%, więc wojsko może być dla nich tylko epizodem w karierze zawodowej i wypowiedzenie stosunku nie wiąże się z jakimikolwiek stratami, jeśli tylko znajdą pracę. A czy trudno jest o pracę dla kogoś, kto nawykł do pracy w różnych stresujących warunkach? Dodatkowo jeszcze podniósł swoje kwalifikacje, często za pieniądze Monu? No nie. I to jeszcze za lepsze pieniądze niż w Monie. I teraz tak. O odprawach było. O systemie emerytalnym, że on się zmienia i wykruszają się, bo tam chodziło o daty, na przykład 2013. Kto przed 2013 rozpoczął służbę, jest w starym systemie. Kto po jest w nowym, nic dobrego z tego nie wynikło. Brak jest perspektywy awansu, na przykład w korpusie szeregowych, bo jeżeli masz 15 lat biegać tylko i wyłącznie jako ten żołnierz funkcji prostych, to w końcu masz tego dosyć i dłużej nawet nie będziesz chciał służyć, chociaż była wielka inba o to, żeby przedłużać możliwość pracy po 12 roku służby dla korpusu szeregowych. No ale tu należałoby odpowiednio planować w ten sposób, żeby ci, którzy już przestali być tym najprostszym zającem, żeby nabyli kolejne umiejętności, chyba że się nie nadają to takich po odpowiednim czasie, no cóż, dziękujemy, tak. Dać im kolejne umiejętności, bo to doświadczenie jest potrzebne, i podnosić ich mm, zarówno uposażenie, jak i klasy specjalności w odpowiedni sposób. Możesz być nawet kapralem, ale możesz być tak zajebistym specjalistą w różnych sprawach, że możesz dostawać pieniądze takie jak sierżant, nawet, ale za to, że jesteś takim specjalistą i tą wiedzę. Odpowiednio przekazujesz, szkolisz, doskonalisz innych, a sam spełniasz bardzo rygorystyczne, porządne kryteria. Do tego dochodzi to, że gdyby ten nabór pozwalał uzupełniać w odpowiedni sposób tych żołnierzy funkcji prostych, to ten lejek byłby odpowiednio dopracowany i to już powinno być elementem pracy w jednostkach. W odpowiedni sposób tutaj grupy podoficerów i szeregowych powinny się nad tym pochylić, zrobić z tego pewne racjonalne wytyczne, zebrać to, i żeby ktoś tego nie wyrzucił na dzień dobry do faksu, czyli nie puścił tego niszczarką, bo tak się nazywa popularnie niszczarkę w wojsku, faks, tylko żeby ktoś z tego skorzystał tak? Dalej. Robienie ankiet na odejście, które się zaczęło ostatnio pojawiać, żeby dowiedzieć się, dlaczego odchodzą, no nie jest taką głupią sprawą, tylko y, musi to być w takim momencie, żeby oni już chcieli odpowiadać, y, jaki jest naprawdę, niż kryć się, bo jeszcze co, coś mogą im zabrać na koniec albo utrudnić im odejście. To też jest ważne. Co do tworzenia ośrodków szkolenia, do których bierze się już tych, którzy odeszli z wojska, żeby nie. Odciągać żołnierzy, będących w służbie od swoich obowiązków, a żeby ci emerytowani załóżmy, tak ich nazwijmy, lub też po służbie po prostu szkolili tych rekrutów z dobrowolnej, dokładnie według tych samych zasad, jakie narzuca i programu, jakie narzuca Wojsko polskie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, czemu nie? To, że brakuje w tym momencie trochę obiektów szkoleniowych, placów ćwiczeń, to jest efektem tego, że kompletnie z czapy i bez głowy likwidowano najróżniejsze jednostki, rozwalano nie wiem ośrodki sprawności fizycznej, przykoszarowe place ćwiczeń, to znikało i brakuje tego wszystkiego. A przydział czasu na poligonach jest też uzależniony od tego, czy nasze poligony są wynajęte innym armiom. Bo my dostajemy jako polskie wojsko najgorsze, najmniej przy... ciekawe terminy przydziału na takich obiektach szkoleniowych, <laughs> bo te lepsze terminy wyłapują inne armie świata. Fajnie, nie? O problemach ze strzelnicami już mówiłem. To tylko i wyłącznie się, powiedziałbym, w niewielkim stopniu zmienia, bo powstają nowe strzelnice, kryte, umożliwiające prowadzenie ognia, powiedzmy, do 200 metrów. O, raczej o dłuższych strzelnicach garnizonowych nie słyszałem, no ale to też w cieplarnianych warunkach inaczej się żołnierz szkoli niż jeżeli będzie mu, jak to się mówi, za kołnierz padał deszcz, będzie zimno, łapki zgrabieją, a strzelać trzeba w każdych warunkach. Więc nie do końca <laughs> jestem zwolennikiem tych krytych strzelnic garnizonowych. Tak, fajnie, wygodnie, ciepło, sucho, ale to nie o to jednak chodzi. O tym, że była pewna dyskryminacja szczypawkowa w wojsku, zdecydowanie też nie wolno zapominać, to wielu ludzi zniechęciło, bo sam o tym mówiłem. W wojsku niestety jest rozkaz. Gdyby wojsko poszło po tej linii, rozkaz, wszyscy mają być potraktowani daweczką. I wojsko bierze w całości odpowiedzialność za możliwe niepożądane skutki tego wszystkiego, co uważam powinno mieć miejsce tego typu działanie. No wojsko tego nie zrobiło, ale jednocześnie systemem nacisków, szykan i ostracyzmu od pewnego i pomijania w awansach lub też w wyróżnieniach starało się przymusić wszystkich do tego, żeby się temu no, niepisanemu obowiązkowi poddali. I przez to stracono też całkiem sporą liczbę, e, liczbę żołnierzy. Dalej. Brak wynagrodzenia za dodatkowe zadania i odpowiedzialność. To co powiedziałem? Ktoś dowodzi kompanią, rzucają go na, nagle na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, dodatkowe zadania, a nikt go nie zwalnia z realizacji tych jego głównych, wręcz przeciwnie, może szybciej oberwać, jeżeli mu się nie uda ich zrealizować. Za brak sukcesów na szkoleniu dobrowolnej, bo na przykład zbyt wielu nie będzie się nadawało do tej służby, czy to są ich warunki psychofizyczne, czy jakieś tam inne braki umiejętności, cokolwiek, nie wnikam. W każdym razie, jak zbyt duży jest odsiew, to też oberwie ten, który szkoli. No niestety, absurdy, tak? Więc po co kurde się angażować? Nie już nie wspomniając o tym, ile to angażuje czasu. Bo jeżeli musisz obskoczyć dwa pododdziały de facto, to albo zaczynasz szybciej, albo kończysz później, albo jedno i drugie naraz. I nikt ci za to nie zapłaci. No co? Pan się nie wyrabiasz, panie poruczniku, panie kapitanie. Brak jasnej ścieżki kariery która powoduje, że trudniej jest zostać na przykład podoficerem żołnierzowi, który już jest na kontrakcie, służy w armii, niż komuś, kto przychodzi z cywila niejednokrotnie. To jest paranoja. Sama produkcja oficerokształtnych i oficeropodobnych pseudo-dwugwiazdkowców, czyli pseudo-podporuczników, którzy po kilku miesiącach, nie mając nigdy nic wcześniej wspólnego z wojskiem, mają zasilić szeregi jako pełnozakresowy dowódca Plutonu, jest nieporozumieniem. Taka produkcja nawet w tej chwili nie odbywa się w Rosji, gdzie mają potężne problemy, bo wyrżnięto albo raczej sami spowodowali, że stracili tyle kadry. No w tak krótkim tempie nie produkują jednak specjalistów tego typu. A tam jest w trybie wojennym, pomimo że jest to tylko specjalna operacja wojskowa. I teraz tak, gotowość starego sprzętu do użycia. O BWP-ach, BWP-1 nawet nie będę się wypowiadał, bo to, że one jeżdżą, to, to jest pod wieloma względami cud. Bo nie mamy już dostępu do właściwych części zamiennych w tym zakresie. Trzeba o tym pamiętać. I wszystko jest kombinatoryką, jeśli chodzi o układy silnika, układy paliwowe, już o elektrycznym nawet nie wspomnę. Nepotyzm i mobbing. Tak. Występuje to, występowało, ale tak mocno, jak w tych czasach. Zdaniem wszystkich, z którymi rozmawiałem, to się jeszcze nie zdarzyło. Zawsze to było w każdej armii. Ale to powinno być bardziej hmm, bardziej opanowane. A ktoś powinien działać na zasadzie, niech się najpierw ten z tej mojej rodzinki wykaże, że zasługuje na to, żeby nie psuć nazwiska. Dopiero potem włącza mu się wentylację, żeby go pchało w karierze. A tymczasem nieważne, co on sobą prezentuje, ale ze względu na nazwisko, idzie jak przeciąg, a ktoś musi pracować i tym kimś się zapycha wszystkie dziury i w końcu ten ktoś ma dość, rzuca kwitem i do cywila. A potem nie ma kto robić roboty. I te końcowe dodatki za wysługę powodują, że tak naprawdę taki starszy chorąży sztabowy z poziomem zarobków 6700 zł na rękę może pod dychę podjechać praktycznie, czy tam dziewiąteczkę, no dziewiątkę może podjechać, co oznacza, że dla niektórych się pojawia, ale o co chodzi, jestem starszy stopniem, a zarabiam mniej niż tenże chorąży. No i tutaj niektórych pewnie rozczaruje, bo powiem tak, porządny chorąży, porządny specjalista, ale nie dekownik siedzący, zajmujący się tylko parzeniem kawy i struganiem ołówków, to taki chorąży jak najbardziej mu się to należy. Tak samo takiemu sierżantowi, jeżeli jest takiej klasy specjalistą. Przykład, niech to będzie gość od uzbrojenia, facet, który jako rusznikarz naprawia, prowadzi warsztat uzbrojenia, tym podobne. Specjalista. Dzięki niemu nie ma problemów z bronią, bo albo każdą potrafi usprawnić, naprawić, albo jest w stanie tak podziałać, że pojedzie tam, gdzie trzeba, do serwisu, wróci. I będzie wszystko tak jak trzeba. Inny przykład. Właściwy instruktor, na przykład yy, strzelectwa, który szkoli strzelców wyborowych. Kurde, to jest specjalista takiej klasy, że na nim oszczędzać wojsko w żadnym wypadku nie powinno. I on sobie może być chorążym, ale na zajęciach to on ma prawo. Jechać nawet po kurde nie wiadomo jakim oficerze, jeżeli jest jego kursantem, bo to on jest mistrzem, który akceptuje albo nie akceptuje Twoje osiągnięcia i cię rozlicza z tego, czy jesteś dobry, czy nie jesteś dobry. I jemu się za tą specjalność pieniądze należą. I mówię to jako oficer. I pierwszy bym zjechał z góry na dół takiego nie wiem porucznika czy kapitana, gdyby trafił na tego typu kurs, załóżmy nawet Jaytaka i ma kłopot z przyjmowaniem wiedzy, ma kłopot z zaliczeniem wszystkiego, a jego instruktorem jest chorąży, to gdyby spróbował na tego chorążego warknąć i pokazać mu, kto tu ma więcej na pagonie, to pierwszy bym tego porusznika czy kapitana wziął na bok, zjechał z góry na dół, tak żeby przypomniał sobie, jak to było w łonie matki wręcz i odesłał go z powrotem, żeby przeprosił instruktora i albo potrafi, albo zjazd. Niech przyjdzie na jego miejsce lepszy. Tak Powinno być, bo ten podoficer starszy, ten chorąży, no nie dostaje się starszego chorążego sztabowego za parzenie kawy. Przynajmniej w normalnym wydaniu nie. To jest specjalista. To jest często starszy podoficer jednostki wojskowej, który pomaga organizować całe szkolenie w jednostce. Więc yy, jeżeli to nie jest po prostu jakiś lewy magazynier albo kompletny chujopląd, to mu się należą odpowiednie pieniądze za to, może być niższy stopniem, ale należą mu się za specjalność, za umiejętności. I tutaj ten, ta możliwość tego awansu poziomego tu już docenienia poziomego powinna jak najbardziej istnieć. I ciągle z tym jest u nas pewien problem. A te dodatki za wysługę trochę betonują to wszystko. I rzeczywiście będzie, chociaż są one do, z jednej strony dobre, bo dorzucają podnosząc konkurencyjność oferty Ministerstwa Obrony na rynku pracy o tyle niestety będą blokowały przynajmniej w jakiejś części ścieżki awansu młodszy, ale nie zawsze młodszy jest lepszy. Trzeba o tym pamiętać. Weschnęło mi się na wspomnienie, weschnęło mi się na wspominki rozmów z moimi kolegami. I naprawdę dobrze by było usiąść w odpowiednim gronie, w jak najkrótszym czasie, jak najszybciej i pochylić się nad tymi niedomaganiami naszego wojska polskiego. A teraz spróbuję dać jakiś ciekawy wyznacznik tego, co mogłoby wpłynąć na obecną sytuację. Skoro mamy tą inflację, skoro tak wzrosły raty kredytów, to wszystko, no ty, ale trzeba rozpatrzeć, bardzo poważnie, taką rzecz. Wojsko musi być znowu atrakcyjniejsze, niekoniecznie dając to w formie pieniądza. Trzeba wrócić mocno do kwestii mieszkań służbowych. Tak uważam. Powinny być w kilku kategoriach: kawalerowie i tak dalej, odpowiednie internaty dla tej kadry. To również mogą być żołnierze w stopniu z korpusów szeregowych. No, to już jest do gadania, jak to powinno wyglądać. Do tego dochodzą potem szczeble. Blok z mieszkaniami jakimiś racjonalnymi, potem ewentualnie w kolejnym korpusie wyższym szeregówki. Odpowiednio powinno być opracowany, ujednolicony model. Prosty, powtarzalny, najlepiej prefabrykowany, jako mieszkania służbowe. Nie ma tematu, że ktoś je potem będzie wykupował. Nie. One mają być w puli danego garnizonu lub też jednostki wojskowej. To może być różnie, bo czasami jednostka jest jednocześnie garnizonem. Nie zawsze tak bywa. I jeżeli żołnierz zmienia miejsce służby, odpowiedni czas na to, żeby mógł z rodziną w odpowiedni sposób to wszystko. E przedyskutować, zadziałać, przenieść się, odpowiednie limity, pewne wsparcie w tym zakresie, a jak mieszkanie służbowe, to też z czysto ludzkiego punktu widzenia powinno być tak one robione, żeby nie były łatwe do zniszczenia, bądźmy szczerzy. I tego typu rzeczy na wojskowych terenach da się, a powinno dać przynajmniej, dosyć szybko budować w racjonalnej, stabilnej cenie. Znam też przykłady ze Szczecina, w którym służyłem, że powstał jakiś tam TBS wojskowy, który w ten sposób działał. To też, jeżeli działa, warto się temu dokładnie przyjrzeć, ale naprawdę podniesienie atrakcyjności służby poprzez to, że żołnierz zawodowy nie będzie musiał wydawać pieniędzy na mieszkanie, żeby je kupić. Ale będzie mógł korzystać z mieszkania służbowego, ale wiedząc o tym, że bez możliwości jego wykupu, bo ze chwilą skończenia służby otrzymuje na przykład 6 miesięcy na to, żeby je zwolnić, to uatrakcyjni. To uatrakcyjni służbę. Bo pomyślcie, wydatek na wynajęcie byłby taki i taki. Tu dostajesz to, płacisz czynsz. No nie wiem, no TBS -y nie zawsze są ostatnio dobrym przykładem, jeśli chodzi o wysokość czynszów, ale jakoś można by to było w odpowiedni sposób spiąć i można by częściowo wypchnąć to nawet poza budżet MONU. Nie wiem. Ale uważam, że położenie teraz nacisku na to, żeby ten element stanowił o atrakcyjności służby w połączeniu z racjonalnym poziomem wynagrodzeń nie jest głupie. Powiem więcej. Skoro teraz mamy robić tego typu nowe fabryki dla produkcji nowego uzbrojenia, skomplikowanego dla naszej armii, wide, czołgi K2, hałica armaty K9, cokolwiek innego, i kiedy ta młodzież nie za bardzo garnie się do takiej, no kurde, obrzydzonej we wszystkich filmach o PRL-u pracy na linii produkcyjnej, a na przykład nie będzie można z przyczyn typowego systemu bezpieczeństwa, chociażby przemysłowego, zatrudniać tam obcokrajowców, no to trzeba też czymś uatrakcyjnić. I tu, chyba powrót do pojęcia mieszkania zakładowe przy tego typu fabrykach nie będzie głupią rzeczą. Bo jeżeli ktoś będzie w miarę dobrze zarabiał, i e, ci młodzi ludzie mieliby skorzystać z tego wszystkiego, muszą mieć możliwość tej samodzielności w oparciu o jakiś rodzaj internatu robotniczego. Nie chcę nazywać tego z hotelem robotniczym, tylko bo to jest pejoratywne od dawna. Tudzież właśnie jakichś tam już mieszkań zakładowych, co wcale nie jest głupią sprawą, uważam, bo. Y, tych pracowników starszych z doświadczeniem w pewnych obszarach już się raczej nie ściągnie, a jeśli nawet dołoży im się odpowiednio pieniądze, takie, że nawet by mogli zrezygnować z emerytury, bo to też jeszcze ten polski system, którego do końca nikt w tej chwili z tym polskim ładem nie łapie, spowoduje, że będzie ciężko ich zaciągnąć z powrotem, żeby chcieli pracować, ale oni mają, że tak powiem, już pewien ograniczony zasób dostępności. z powodów wiekowych trzeba postawić na to, żeby przyciągnąć młodych pracowników do tego wszystkiego, a młodzi jednak częściej wolą siedzieć przed komputerkiem, poklikać w ciepełku, porobić takie rzeczy, niż iść na linię, spawać, montować, składać, bawić się ubabrać w smarach. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli się zgadzacie z moimi wnioskami, to oczekuję na jakieś komentarze w tym zakresie. A już zobaczy to też ktoś wyżej, może nad tym pomyśli. A cały czas akcja próbowania ściągnięcia byłych żołnierzy zawodowych trwa. Czy będzie skuteczna i atrakcyjna, czas pokaże, ale naprawdę ten rok i poprzedni to nie są dobre lata, jeśli chodzi o poziom utrzymania kadry zawodowej w armii. Zwłaszcza oficerów. I starszych podoficerów. To by było na dzisiaj tu i teraz tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, do komentowania, do udostępniania, do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam też do tego, żeby dawać radę z reklamami oraz zachęcam do wsparcia mojego kanału przez YouTube oraz przez Patronite. I oczywiście bardzo dziękuję wszystkim patronom mojego kanału. Mam nadzieję, że będzie u nas więcej. I uda nam się zrobić jakieś ciekawe, dalsze rzeczy. Dziękuję bardzo, nadawał kapitan Lisowski. Pozdrawiam, cześć.